Witam na kanale Take Look. W każdym mieszkaniu jest łazienka wyłożona płytkami, a w niej kabina prysznicowa lub wanna. Połączenia między brodzikiem lub wanną a ścianami uszczelniają spoiny silikonowe, a pomiędzy płytkami fugi cementowe. Często pokrywają się one pleśnią, co objawia się czarnym nalotem trudnym do usunięcia. W tej kabinie prysznicowej biała spoina silikonowa uszczelniająca styk brodzika z glazurą pokryta jest, jak widać, czarną pleśnią. Widać też w narożniku brodzika żółty osad z kamienia. Białe fugi cementowe na ścianach też w kilku miejscach pokryte są pleśnią. Wygląda to niezbyt dobrze, ale na szczęście są skuteczne metody pozbycia się tego problemu. W tym filmie porównamy skuteczność w usuwaniu pleśni dwoma środkami – domestosem i octem. Wnioski z porównania przedstawię na końcu filmu. Zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i zapraszam na film. Do czyszczenia spoiny silikonowej potrzebujemy pasków waty. Wykorzystamy do tego bawełnianą watę do czyszczenia, która jest bardziej zwarta od waty kosmetycznej. Oddzielamy płat grubości około 1 cm i długości około 20 cm i tniemy na paski o szerokości 2 cm. Listki papieru toaletowego posłużą nam do obłożenia fug na ścianach. Po lewej stronie będziemy testować domestos, a po prawej ocet. Metoda pierwsza z użyciem octu. Paski waty układamy w odległości około 1 cm od spoiny i polewamy octem ścianę nad spoiną. Następnie watę dociskamy palcami do spoiny. Octu powinno być na tyle dużo, aby wata była całkowicie nim przesączona. Dzięki temu ocet nie wyparuje i w sposób ciągły będzie działał na spoinę. Ocet wlewamy do miseczki, w której zwilżamy listki papieru toaletowego i obkładamy nimi fugi pokryte pleśnią. Ok, strona, po której testujemy ocet, gotowa. Metoda druga z użyciem domestosu. Postępujemy tak samo jak poprzednio, z tym, że ścianę nad spoiną polewamy domestosem. Następnie watę wgniatamy w spoinę, po to, aby domestos miał ciągły kontakt ze spoiną. Listki papieru nawilżamy domestosem i przykładamy do fug, tak jak teraz pokazuję. Na koniec wgniatamy jeszcze raz starannie watę w spoinę, sprawdzamy, czy listki papieru dobrze trzymają się na ścianie i tak zostawiamy na 12 godzin. Po 12 godzinach zdejmujemy watę i listki papieru i przecieramy wszystko myjką. Jak widać po stronie prawej, tu gdzie zastosowaliśmy ocet, pleśń na silikonie i na fugach pozostała, choć jest jej nieco mniej. Natomiast po stronie lewej, gdzie zastosowaliśmy domestos,
Pleśń z fug na ścianie została całkowicie usunięta, a na spoinie silikonowej zostało tylko kilka punktów. Być może 12 godzin to za mało, zróbmy więc jeszcze raz to samo, tak aby ocet i domestos oddziaływał na pleśń przez kolejne 12 godzin. Okej, minęło kolejne 12 godzin. Zobaczmy, jak wyglądają spoiny i fugi. Po stronie octu niestety nie udało się całkowicie usunąć pleśni, ale z małą pleśnią ocet sobie z pewnością poradzi, tak samo jak poradził sobie z żółtym osadem kamiennym, co widać. Po lewej stronie zastosowaliśmy domestos. I tu pleśń wraz z osadem kamiennym zniknęła całkowicie, zarówno ze spoiny silikonowej, jak i fug między płytkami. Jak widać, czas oddziaływania obu środków ma znaczenie. Im dłużej, tym lepiej. Podsumowując, pojedynek w usuwaniu pleśni wygrywa domestos. Zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapy w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów, bo naprawdę warto.